Aby inspirować dzieci i młodzież do podjęcia kariery w sektorze kosmicznym, zapytaliśmy profesjonalistów i popularyzatorów nauki. Jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie związane z kosmosem? Miałem wówczas 8 lat. W radiu usłyszeliśmy, że wystartował jakiś Sputnik. Co to jest takiego? Niewiele osób wiedziało. Podobno coś, co okrąża Ziemię i wydaje takie dziwne odgłosy. Bip, 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 bip. No, trudno to było zrozumieć, ale wiedzieliśmy, że wydarzyło się coś naprawdę wielkiego. No, a drugie zetknięcie z kosmosem było naprawdę wstrząsem. Oto człowiek okrążył Ziemię. No, ja wówczas już miałem 12 lat, wydawało mi się, że jestem bardzo dorosły. Wobec tego tym bardziej chętnie słuchałem tych informacji, oglądałem i oczywiście Gagarin stał się od razu idolem. Nie, nie to, żebym chciał zaraz zostać kosmonautą, nieco to nie. Ale interesowało mnie, jak ta Ziemia z góry wygląda i co tam można ciekawego zobaczyć oraz zbadać. Dzień dobry. Witają Państwa popularyzatorzy astronomii, popularyzatorzy nauki, Astrohunters w osobie Dawida Barteczko i Michała Witek. Pierwsze moje wspomnienie, jeżeli chodzi o podbój kosmosu, to misja z roku 96-97, Mars Pathfinder i pierwszy taki, można powiedzieć, zaawansowany łazik Sojourner, który z sukcesem wylądował na powierzchni Czerwonej Planety i zebrał mnóstwo materiału tego nowego, wtedy jeszcze nie tak dobrze znanego ludzkości świata. Moim pierwszym wspomnieniem z misjami i podbojem kosmosu są przeloty sondy Cassini nad jednym z księżyców Saturna, Enceladusem, gdzie tak ogólnie można powiedzieć, została ta sonda ochlapana wyrzucającymi gejzerami z Enceladusa tą materią. No to są takie rzeczy, które się na długo pamięta. Cześć, jestem Ania i jestem geologiem planetarnym. Dla mnie pierwszym takim wspomnieniem, które szczególnie zainspirowało mnie do rzeczywistego poznania innych planet, było lądowanie Pathfindera. To było w późnych latach 90., w 97 roku i to wydarzenie, gdy urządzenie zrobione przez człowieka nie tylko wylądowało i tam coś robiło, ale jeszcze się przemieszczało z jednego miejsca na drugie, po innej planecie, zrobiło na mnie absolutnie gigantyczne wrażenie. I zainspirowało mnie do kolejnych badań. Urodziłem się w roku 1986. Był to rok katastrofy Challengera, więc w czasie mojego dzieciństwa ten podbój kosmosu, czy jego eksploracja trochę była przyhamowana, a też i w mediach coraz mniej mówiono. Jednak najbardziej pamiętam spacer kosmiczny. To był bodajże jeszcze z czasów Mira. Nie pamiętam dokładnie kto, ale to były czasy Mira, gdzie właśnie astronauci dokonywali jakiejś naprawy lub cokolwiek innego. Pamiętam po prostu widok z kamery, że astronauta chodzi po zewnętrznej części stacji kosmicznej. Jednak kosmos był zawsze obecny w moim życiu. Szczególnie z tego powodu, że miałem dużo w domu książek, albumów, też seriali, satelity, które się działy w kosmosie, ale to była głównie fantastyka. Mało które było taką prawdziwą relacją z tego, co robią astronauci. Częściej to byli jacyś żołnierze kosmiczni, czy roboty kosmiczne walczące w przestrzeni kosmicznej lub na obcych planetach. No, takie były czasy. Dopiero potem zająłem się taką naprawdę rzeczywistą eksploracją kosmosu i tą mniej fun and gun futurologią, która była z tym związana, bardziej nacelowana na poprawę życia, na produkcję kosmiczną, na terraformowanie planet, poznawanie nowych światów, niż na strzelanie do kosmitów. Nazywam się Paweł Kicman, jestem inżynierem systemów AOCS w Centrum Badań Kosmicznych. Kieruję tutaj zespołem ludzi, wspólnie z którymi budujemy układy sterowania orientacją i położeniem dla satelitów. Jednym z moich najwcześniejszych wspomnień dotyczących kosmosu jest wspólne rodzinne oglądanie serialu Space Above and Beyond. Opowiada ono o eskadrze twardzieli pilotów, którzy bronią Ziemi przed najeźdźcami z kosmosu. W tym serialu szczególnie zafascynował mnie projekt pojazdów, z których
oni korzystali, który w atmosferze ziemskiej zachowywał się jak tradycyjny myśliwiec, natomiast w kosmosie służył za statek kosmiczny. Stąd gdzieś zrodziła się moja pasja do latania, marzenia o zostaniu pilotem i astronautą, które w miarę dorastania i poznawania swoich ograniczeń i też mocnych stron przerodziła się w pasję do projektowania systemów kosmicznych. No moje pierwsze wspomnienie związane z kosmosem będzie prawdopodobnie dość nietypowe, ale przypuszczam, że większość z nas odbierze je w taki sam sposób. To znaczy pamiętam doskonale, jak byłem jeszcze małym w sumie chłopcem, 4-5-letnim i zawsze mówiłem do mojej mamy, że coś chcę, że chcę to, chcę tamto, chcę siamto. I moja mama zawsze mi powtarzała, że no wszystko ładnie, pięknie, ale ja brakuzą chciałabym swoją własną gwiazdkę z nieba. Zawsze mi się wydawało, że to jest całkiem łatwe do osiągnięcia, no ale potem jak się okazało, jak zacząłem zgłębiać temat, to z jednej strony okazało się, że to absolutnie jest nie do osiągnięcia zagadnienia, a z drugiej strony próba właśnie odkrycia tajemnicowej gwiazdki z kosmosu spowodowało, że moja miłość do astronomii, astrofizyki, no i szeroko rozumianego kosmosu się rozpoczęła. Jakie jest moje pierwsze wspomnienie z kosmosem? A cóż, jako dziecko czytałem różne artykuły na temat kosmosu, na przykład w Młodym Techniku, ale nigdy nie wiązałem mojej przyszłości z tym zawodem. Zmiana nastąpiła dopiero na Politechnice Warszawskiej, kiedy niejaki Paweł umieścił na takiej ścianie z różnymi ogłoszeniami kartkę z zeszytu z napisanym długopisem tekstem. Jeśli chcesz zbudować satelitę, wyślij do mnie e-maila. No i oczywiście tego maila wysłałem. I co? Tydzień później żeśmy założyli grupę studentów, która się potem nazywała Studenckie Koło Inżynierii Kosmicznej. Dwa tygodnie później już byłem w Szwajcarii na pierwszej konferencji kosmicznej, gdzie miałem pierwszy raz dotknięcie tego kosmosu, jak on wygląda, jak wyglądają ludzie. Kolejne dwa tygodnie już byłem w Europejskiej Agencji Kosmicznej pod Amsterdamem w Nordwijk, gdzie dołączyłem do zespołu budującego komputer pokładowy dla satelity SETI ESEO. I potem szybko poszło, powiem wam. Musiałem rozpocząć swój doktorat na Politechnice Warszawskiej, bo kończyły mi się studia zwykłe, takie magisterskie. Pozdrawiam swoich opiekunów od doktoratu. A potem co? Potem był na Politechnice projekt PWSAT. Z Politechniki przeniosłem się potem do Centrum Badań Kosmicznych. Pozdrawiam zespół PWSAT, żeby nie było. Potem przeniosłem się do Centrum Badań Kosmicznych, gdzie uczestniczyłem w projekcie Bright PL, dwa pierwsze polskie satelity naukowe. Też pozdrawiam zespół Bright z Centrum Badań Kosmicznych oraz innych miejsc, na przykład jak z CAMK. A potem przeniosłem się do firmy Creotech Instruments, gdzie budowałem z kolejnym zespołem projekt, co się nazywało Polska Platforma Satelitarna Hypersat. I też pozdrowienia dla całego zespołu. I potem się przeniosłem do Nowej Zelandii, gdzie w tej chwili pracuję w firmie Rocket Lab i buduję kolejną platformę satelitarną. Tym razem ona nazywa się Photon. Tutaj zobaczcie sobie, jest znaczek Photon. I też pozdrawiam zespół, chociaż pewnie niekoniecznie, chyba nikt nie rozumie po polsku. Tak więc, Pawle, dzięki twojej kartce wyrwanej z zeszytu wywróciłeś świat do góry nogami, dosłownie tego słowa znaczenia, więc pozdrawiam cię z Nowej Zelandii. Trzymaj się, hej. Moim najwcześniejszym wspomnieniem związanym z eksploracją kosmosu jest zawartość szuflady kuchennego stołu w moim domu. Leżał tam katalog Wszechnicy Harcerskiej. Na drugiej stronie katalogu widniało zdjęcie generała Mirosława Hermaszewskiego, strój astronauty. To charakterystyczne zdjęcie, które było powielane później przez wiele gazet, widniało w różnych szkołach. Jako taki mały berbeć wyciągałam katalog, oglądałam sobie zdjęcie generała, takiego trudnego, radosnego, czekającego na swój wielki dzień. Zastanawiałam się nad tym, na ile tak naprawdę ta eksploracja kosmosu jest realna. Nie, żebym wiedziała, co znaczy eksploracja w tamtym czasach, po prostu to było takie niewyobrażalne, że gdzieś ponad tym moim malutkim światem, moim domem, moim podwórkiem, moją szkołą, moimi przyjaciółmi jest coś tak gigantycznego, rozległego, nieskończonego i że człowiek ma szansę w jakiś sposób tego dotknąć. Później kolejne momenty to oczywiście ponawiające się w teleekspresie relacje ze stacji Mir. Takiego pierwszego przyczółku w kosmosie, jaki ja pamiętam.
No i oczywiście gigantyczna, przerażająca katastrofa promu Challenger. Zdjęcia, które pojawiały się we wszystkich mediach z katastrofy, budziły grozę, budziły przerażenie. Kolejnym momentem, i chyba tak naprawdę dla mnie, przynajmniej jednym z tych najbardziej kluczowych, było zetknięcie się ze Star Trekiem, konkretnie Star Trek Nowe Pokolenie, i z tą taką na wskroś humanistyczną wizją podboju kosmosu, wizją, którą pielęgnuję w sobie po dziś dzień. Dzień 85 roku 2021, planeta Ziemia, pandemia koronawirusa trwa nadal. Wszystko przez to zlewa mi się w jedną całość. Wspomnienia, zadania, czas i przestrzeń. Jeden obraz w pamięci jest jednak mocny. Teleskop Hubble'a i jego filary stworzenia. Tak. Pewna, czy w tej gęstej mgle gazu i pyłów to wspomnienie z roku 2015 czy z 1995? Nieistotne. To cudo. Prawdziwe cudo. Aż strach pomyśleć, ile takich cudów niedanych nam będzie zobaczyć, bo wszechświat jest nieskończony, a ludzki umysł jednak ograniczony. Jeżeli chodzi o pierwszą inspirację kosmosem, czy podbojem kosmosu, to dla mnie był to program telewizyjny. Program Sigma Pi, Przybysze z Matplanety. W programie tym, jako dziecko, miałem możliwość dowiedzenia się o wielu zagadnieniach związanych czy z kosmosem, czy z prawami fizyki, czy z zadaniami związanymi z matematyką. Ten program był bardzo inspirujący. Już sama czołówka tego programu była bardzo fajna. Była kosmiczna. Zawierała muzykę elektroniczną i śpiew Andrzeja Załuchy. Pozostaje do dzisiaj niezapomniana. Polecam wszystkim. Sztuczny księżyc zbudowany ręką człowieka, wystrzelony z przestworza. Tak donosiła Gazeta Krakowska w poniedziałek 7 października 1957 roku. Dla dziesięciolatka i wielu osób z mojego pokolenia ta wiadomość znacząco wpłynęła na wybory życiowe. Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Mrozek. Na co dzień pracuję w Zakładzie Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie pamiętam swoich pierwszych fascynacji kosmosem. Prawdopodobnie kiedy spojrzałem w niebo, a kiedyś to było bardzo łatwe, dlatego że ciemne niebo było dookoła, wystarczyło wyjść z domu i troszeczkę odsunąć się od oświetlonej ulicy i pewnie ten pierwszy widok gdzieś mi zapadł bardzo głęboko w pamięć. Ale niestety nie potrafię sobie przypomnieć, kiedy to dokładnie było, ile miałem lat. Dzień dobry, nazywam się Adam Ustynowicz i chciałbym opowiedzieć parę wspomnień dotyczących lotów kosmicznych, których byłem świadkiem. Żałuję, że nie uczestnikiem. To było w 1962 roku. Nie chodziłem jeszcze do szkoły. Pamiętam, że bawiliśmy się na podwórku i zrobiła się cisza. Kompletnie cisza, która nawet jako dzieci właśnie byliśmy zaniepokojeni, co się takiego wydarzyło. I za chwilę ze wszystkich okien, ze wszystkich ryk radioodbiorników pierwszy człowiek poleciał w kosmos, wrócił cało na Ziemię, pokonał ten lej grawitacyjny. Już wtedy wydawało mi się, że to niezwykłe osiągnięcie, to był taki wstrząs dla mnie, małego chłopca, ale coś jakby zrozumiałem, że dzieje się coś wyjątkowego. Od małego już interesowałem się lotnictwem, miałem taki kalendarz, gdzie były lotniczy, gdzie były zaznaczone wysokości, stratosfery, no i właśnie granica lotów kosmicznych to 100 km i to, że wreszcie po raz pierwszy człowiek wyszedł, opuścił ten lej grawitacyjny Ziemi i wyszedł, poleciał w kosmos, jakby to mną wstrząsnęło. Cześć, z tej strony Przemysław Rudzi, Departament Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej. A jak się zaczęła moja przygoda z kosmosem? Bardzo wcześnie, miałem 6 lat, pojechałem z rodzicami na wieś,
To był sierpień i byłem świadkiem, jak sypały z nieba spadające gwiazdy. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, czym one są. Ale wracając stamtąd, wiedziałem, że muszę wiedzieć. No i tak się zaczęła moja przygoda z astronomią, która trwa do dzisiaj. Już ładne kilkadziesiąt lat. Cześć, pozdrawiam. Wspomnień związanych z kosmosem mam wiele. Są to liczne książki, które czytałam z rodzicami, wycieczki do planetarium. Obejrzałam też mnóstwo filmów. Poznałam też wielu ludzi, którzy podzielają pasję do nauki i kosmosu. Sebastian Soberski, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. Wydarzeniem astronautycznym z zakresu podboju kosmosu, które najbardziej utkwiło mi w pamięci za mojego życia, które się wydarzyło, to tak się składa, że to jest wydarzenie fikcyjne. Niestety spóźniłem się z urodzinami, bo przegapiłem lot Gagarina w kosmos. Nie zdążyłem też urodzić się, aby zobaczyć lot człowieka w kierunku Księżyca i lądowanie na Srebrnym Globie. Natomiast tak się szczęśliwie składa, że przede mną, mam nadzieję, już w najbliższych latach będzie lądowanie człowieka, pierwszego człowieka na Marsie. Póki co chciałbym się z Państwem podzielić takim moim wspomnieniem astronautycznym, ale wynikającym z przeczytania fantastycznej książki Stanisława Lema Powrót z gwiazd. Taki smaczek, ta książka została wydana w 1961 roku. Jak pamiętamy, to w tym roku Gagarin jako pierwszy człowiek poleciał w kosmos. Stanisław Lem faktycznie pofolgował swojej wyobraźni i to już nie był w przypadku Lema lot gdzieś na bliską orbitę, to był lot do gwiazd. Powrót z gwiazd to jest książka, która opowiada o powrocie ekipy astronautów po 10 latach według czasu statku misji kosmicznej w kosmosie. No i ten powrót jest bardzo trudny. Adaptacja członków ekipy astronautów na Ziemi jest niezwykle trudna z powodu nie tylko rozwoju technologii, ale też zmian społecznych, które zaszły w ciągu 120 lat, bo tyle czasu upłynęło na powierzchni naszej planety. Fantastyczna książka, wszystkim polecam. Pierwszym wspomnieniem związanym z kosmosem, wspomnieniem z dzieciństwa są opowieści mojego brata, który na dobranoc opowiadał mi o czarnych dziurach, białych karłach i czerwonych olbrzymach. I początkowo to były dość straszne opowieści, ale później okazało się, że zaczęłam zadawać pytania. No i poprzez zadawanie tych pytań brat zdecydował, że pójdziemy razem do obserwatorium astronomicznego w Poznaniu. I po raz pierwszy przez teleskop mieliśmy okazję zobaczyć Saturna. Wtedy ten Saturn wydawał mi się takim ludzikiem leżącym na kosmicznej łące z założonymi rękoma tak za głową. Oczywiście były to pierścienie. No i od tego momentu chyba wszystko się zaczęło, więc to jest takie wspomnienie kosmiczne, które jest do dziś bardzo żywe. Pierwsze skojarzenia z kosmosem wiążą się z postacią, której jestem wielkim fanem. Gdy byłem małym chłopcem w bibliotece mojej mamy, znalazłem książkę o Mikołaju Koperniku. Właśnie ta książka zainspirowała mnie do poznawania tej niesamowitej postaci historii nauki. A po tym okresie nastąpił naturalny czas, kiedy swój wzrok skierowałem ku niebu i wówczas spojrzałem po raz pierwszy na te same gwiazdy, które na Warmii oglądał Mikołaj Kopernik, bo z pogranicza tej Warmii pochodzę. Dla mnie Mikołaj Kopernik jest największą inspiracją i też jednocześnie postacią, która w pierwszej kolejności kojarzy mi się właśnie z kosmosem i z poznawaniem kosmosu, ale tych postaci, które są dla mnie niezwykle istotnych, jest dużo więcej, bo to są tak naprawdę poza moją mamą, która zainspirowała mnie Mikołajem Kopernikiem, są cztery osoby. Dwie niestety odeszły już do gwiazd. To profesor Robert Głębocki, astronom z Gdańska, były minister edukacji narodowej, osoba, która wielokrotnie zasiadała w konkursach, w jury konkursów astronomicznych i właśnie tam poznałem pana profesora, ale również dr Kazimierz Szyling, który swoją niezwykłą pasją przekazywania wiedzy o Mikołaju Koperniku, o kosmosie, o astronomii zaraził wielu młodych ludzi wiele lat temu i dzisiaj wśród tych osób są astronomowie, są pasjonaci nieba i są ci, którzy przekazują dzisiaj wiedzę o kosmosie kolejnym pokoleniom. No i małżeństwo, które było
tym, czym dla nas w życiu codziennym jest rodzina, są rodzice, to państwo Edyta i Andrzej Pilscy z Fromborka, którzy opiekowali się młodymi ludźmi, którzy przyjeżdżali w wakacje do Fromborka na tak zwane wakacje w planetarium i tam pomagając w pracy planetarium w kontakcie z turystami, którzy odwiedzali tę placówkę latem, mogli korzystać w zamian za to z obserwatorium astronomicznego, które Andrzej Pilski wymyślił i stworzył na Żurawiej Górze w pobliżu wzgórza katedralnego we Fromborku. Tam młodzi ludzie, z których dzisiaj wywodzi się bardzo wielu naukowców, uczonych, profesorów, tam młodzi ludzie w latach 70., 80. i 90. przyjeżdżali pomagając planetarium i spoglądając na niebo Mikołaja Kopernika, które zmieniło całą naukę pół tysiąca lat temu. To są te postacie, które w moim życiu są najważniejsze i te postacie, które kojarzą się właśnie z kosmosem, z badaniem gwiazd, z podglądaniem przepięknego nieba warmińskiego Mikołaja Kopernika. Niestety nie pamiętam, jakie jest moje pierwsze wspomnienie związane z kosmosem. Z pewnością jest ich wiele. Natomiast pamiętam, jakie jest moje najjaskrawsze wspomnienie związane z eksploracją kosmosu. Nauką, kosmosem, zdobywaniem wiedzy, fizyką interesowałam się w zasadzie zawsze, od kiedy te przedmioty i ta wiedza weszła do szkół. Natomiast momentem przełomowym dla mnie, momentem, w którym zaczęłam aktywnie interesować się eksploracją kosmosu i w którym zapragnęłam być częścią tego środowiska, to był moment, w którym odwiedziłam Kennedy Space Center na Florydzie, w którym znajduje się prom Atlantis. Prom Atlantis był to prom załogowy, który uczestniczył w misjach na niską orbitę okołoziemską i na pokładzie którego znalazł się Columbus, czyli ten moduł stacji kosmicznej, moduł europejski, którego makietę widzicie za mną. Jak zobaczyłam, jak wspaniała, jak potężna, jak olbrzymia jest ta maszyna, to zrozumiałam, jak bardzo skomplikowaną, fascynującą, wymagającą dziedziną jest obszar lotów załogowych. I od tego czasu interesowałam się lotami aktywnie i aktywnie poszukiwałam możliwości do stania się częścią grona osób, które będą umożliwiały w przyszłości eksplorację kosmosu. Było to zdecydowanie przełomowe wydarzenie w moim życiu, które na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Będąc dzieckiem, dużo podróżowałam samochodem, najczęściej w nocy, i rodzice puszczali dosyć głośną muzykę w stylu Dead Can Dance. I mam wrażenie, że właśnie to połączenie podróżowania, muzyki, na którą jestem dosyć wrażliwa, i oglądanie nocnego nieba skłaniało we mnie pewne refleksje, co to są te gwiazdy, skąd one się wzięły, dlaczego jedne są większe, dlaczego drugie mniejsze. I chyba coś, co mnie najdłużej zajęło i pamiętam to do tej pory, dlaczego widać księżyc zarówno w dzień, jak i w nocy. Teraz się cieszę, że jestem w stanie odpowiedzieć na te wszystkie pytania, nawet więcej. Myślę, że to było takie pierwsze moje wspomnienie. Moje pierwsze wspomnienie związane z kosmosem? Myślę, że zaczęło wszystko się od książek. Jak miałem tak 8, może 10 lat, kupowałem taką encyklopedię ilustrowaną dla dzieci, 10-tomową, o odkryciach, o wynalazkach, o nauce. I pamiętam, że te części, które mówiły o misjach kosmicznych, o Układzie Słonecznym, to było coś, co zdecydowanie najbardziej mnie interesowało z tych wszystkich części encyklopedii. Później, jak byłem troszeczkę starszy, to już sięgnąłem po Błękitną Kropkę Carla Sagana, następnie Czas Marsa Roberta Zubrina i to absolutnie pochłonęło mnie, moją wyobraźnię i po prostu wciągnęło w kosmos na dobre. Moje pierwsze wspomnienie związane z podbojem kosmosu pochodzi z roku 1997.
Wtedy przez peryhelium przechodziła kometa Hale-Bopa i mnie, młodego, 9-letniego chłopaka, popchnęła w stronę astronomii. Wcześniej interesowałem się geografią, zacząłem się interesować astronomią i pamiętam, jak latem 1997 roku na Marsie lądowała misja Pathfinder i właśnie w wiadomościach, w telewizji, w przeróżnych programach informacyjnych pojawiały się urywki związane z informacjami dotyczącymi tej misji. Cześć, jestem Krzysiek. Moje pierwsze wspomnienia kosmiczne to koniec lat 80., kiedy w naszej propagandowej telewizji mówiono wiele o sukcesach radzieckiego programu kosmicznego. No i wśród tego z pewnością o radzieckiej stacji Mir. Cześć, nazywam się Justyna i pracuję w Europejskim Biurze Edukacji Kosmicznej SRO Polska. I kiedy myślę o moim pierwszym wspomnieniu dotyczącym kosmosu, na myśl przychodzi mi, gdy pierwszy raz na studiach zobaczyłam ultragłębokie tło z teleskopu Hubble'a. Na zajęciach zobaczyliśmy, jak z pozoru mała przestrzeń kosmosu, prawie czarna, w której miało nic prawie nie być, zaczęły zbliżać się te obiekty. I kropeczki, które wydawały się być gwiazdami, i to nielicznymi na małym obszarze, okazywały się być całymi galaktykami. I wtedy zrozumiałam, jak ogromny jest wszechświat i jak ciekawy jest to temat do badań. Dzień dobry, z tej strony Mikołaj Podgórski z kosmicznej firmy Scanway. Moim pierwszym wspomnieniem związanym z kosmosem czy z eksploracją kosmosu, poza oczywiście seansem Gwiezdnych Wojen, była obserwacja gwiazd w górach przy bezchmurnym niebie. I nawet dla takiego kilkuletniego chłopca te ilości gwiazd, to co można było zobaczyć, Droga Mleczna, to zrobiło niesamowicie gigantyczne wrażenie. Zwłaszcza, że jakąś tam szczątkową wiedzę, jak na ten wiek oczywiście miałem. Od razu też wiedziałem, że niesamowitą rzeczą jest to, że można polecieć w kosmos. To, że ktoś wylądał na Księżycu i wtedy, i teraz napawa mnie jakby gigantycznym szacunkiem i podziwem dla tych osób. Kosmos to jest bardzo szeroki temat. Pierwszy raz taki świadomy kontakt z kosmosem miałem w roku 1982, czyli blisko 40 lat temu, kiedy pierwszy raz poszedłem z tatą do kina i były to Gwiezdne Wojny, a dokładnie Imperium kontratakuje. Być może wcześniej słyszałem o Gagarinie, być może jakieś rozmowy rodzinne były prowadzone o Hermaszewskim, natomiast taki świadomy kontakt to było właśnie Imperium kontratakuje i wtedy poczułem, że ten świat, który normalnie widziałem, już nie będzie i nie jest taki sam. Od tamtej pory zacząłem o kosmosie myśleć więcej. Oczywiście czekałem na kolejne Gwiezdne Wojny, ale wtedy też zacząłem patrzeć w niebo zupełnie inaczej niż do tej pory.